Dobra, oglądamy filmik Oversoft. Znaczy, nie Oversoft, o czym to był filmik? Cała prawda o nowej kolekcji Versoft. To Versoft. Dobra, oglądamy ją. Wczoraj mieliśmy to oglądać, zapomniałem. Potem w nocy chciałem to obejrzeć, ale widzowie pisali, że rano obejrzeć. W dupę jest 22. Ale żeby obejrzeć jutro, o to chodziło widzom. Wiesz, o co mi chodzi? No co, no przygotowuję się na przedłużany. Dla mnie to jest, wiesz, wstałem dopiero. A, zresztą. Zobaczmy. Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na szczerą recenzję sklepu Versof. Myślisz, Blackbeard, aż tyle będzie trwał stream? I ma ten awatar na paczce. W sensie 2 sierpnia. Nowe bajki? Jakie bajki mam chwalić? Ostatni film z recenzją ubrań od Lexi bardzo Wam się spodobał i było Co mnóstwo to? komentarzy odnośnie innych sklepów, które powinnam sprawdzić, ale chyba najwięcej było właśnie Versof i Ekipa To Nosi. Postawiłam tym To jest razem zmienione pytanie właśnie logo? na sklep A. Versof. Wcześniej zrobiłam duże zamówienie jej Pomachasz ubrań ze lewica? strony, po czym one do mnie przyszły i nagle zobaczyłam na Instagramie u Weroniki, że wypuściła nową kolekcję do sklepu. Wszystkie zdjęcia z tych starych ubrań zniknęły, więc stwierdziłam, że to będzie bez sensu. Zamówiłam tyle, ile byłam w stanie To z mało tej chyba, najnowszej taka mała kolekcji. Powiem paczka. Wam szczerze, że to zamówienie już robiłam dawno, bo to było jeszcze długo przed moim Kiedy wyjazdem, Shaman King? także Jaki nawet Shaman nie King? pamiętam, co Oglądaliśmy całą zamówiłam. serię. Zaraz, zaraz otworzę Nie będzie na paczkę. streamie Na więcej pewno nie oglądania są to Shaman wszystkie Kinga. rzeczy z nowej kolekcji, ponieważ nie zamawiałam strojów, żeby, wiecie, tych strojów później nie zwracać. Zobaczmy, To zobaczmy, jest co lepszy tutaj jest Overso. i po prostu Dobra, na razie będziemy to po obejrzmy. kolei sprawdzać. Więc najpierw zrobimy unboxing. Ja tą paczkę tylko otworzyłam delikatnie, Ile ale tam nic rzeczy z jest? żadnych ubrań nie widziałam. Więc na Większość. opakowaniu mamy logo Verso, bardzo spoko. Paczka jest ogólnie bardzo ładnie zapakowana. Mamy czarną folię, taką bibułkę, do tego mamy tutaj naklejkę, jeszcze mamy kartkę, także naprawdę detale co do opakowania paczki są spoko. Jakaś Dobra, czapa. otworzyłam i zdziwiłam się, ponieważ moim oczom ukazała się czapka z daszkiem, a nie pamiętam, żebym ją zamawiała i mam tutaj napisane na kartce prezent za duże zamówienie. Dziękuję, jest to O! bardzo miłe, że dostałam prezent, bo jednak tutaj trochę tych pieniążków się Lizanie zbierało, dupy w jak tym zamówiłam filmie tyle jest? rzeczy, no ale niestety będę Ta? musiała czapkę odesłać, no bo jednak wiecie, będę odsyłać te rzeczy, ale dobrze. Nie Ta git. czapka jest fajnie sprana, także tutaj pozytywne zaskoczenie. Jakby ja nie jestem największą fanką jej logo, Gity. ani tej sowy, ani... No nie wiem. WRS. W sensie, no do dupy to wygląda. Nie wiem, jak wy myślicie. Do dupy to wygląda, naprawdę. Wygląda jak czapka z rynku za 10 zł. Na poważnie. Idziesz do chłopa na stragan i on ma taką szmacianą czapkę za dyszkę. Wiesz, kupisz sobie, żeby ci nie paliło głowy. Tych literek, ale ta czapka mi się ogólnie bardzo podoba, bo jest Ja lepsze właśnie fajnie czapki sprana. kupowałem, gdy byłem I ten mały. kolor jest takim Były za wtedy rodakom za. zielonym, Wtedy za beżowo 10. zielonym, bym Teraz za powiedziała. 10 to Ciężko masz jest taką. określić ten kolor. Nie wiem, czy to tutaj to światło zmienia, Rzeczy z ale wydaje się, AliExpress że obejrzałbym, ale nie sprana ma ma już gówna sprać. aż Tak, tyle. jest Szkoda. napisane, że to jest kolor beżowy. Ta czapka jest ogólnie w cenie 59 zł. Jest to 100% bawełna, polska produkcja, regulowane Ta polska zapięcie. Nie no, czapka produkcja. sama w sobie jest naprawdę fajna. Troll. Szkoda tylko, że mam koka, którego nie Skok na rozpuszczam w tym koki, Louis. momencie, bo później go tak nie zwiążę. Na samym końcu ją po prostu przymierzę, ale wizualnie bardzo mi się podoba. Tylko mogłoby nie być tego logo, albo po prostu jakiś fajny. Podoba mi się, tylko mogłoby nie być logo. To jakbyś kupił, nie wiem, buty Nike, ale byś powiedział tak. Fajne te buty, ale jakby w dupę tego logo Nike zapieprzonego nie było, to byłoby super. Może wejdę w gówno specjalnie bokiem buta. Nie mogę. Napis. Wydaje mi się, że 59 zł jak za taką czapkę to nie jest najgorsza
gorsza cena, serio. Ja nie wiem, ile czapki kosztują, więc nie wiem, czy to dobra cena. Także nie czekajmy, ubieram pierwszą z nich. Nie wiem jeszcze, co to jest. Dobra, czemu jest emotka cringe? W sensie cringe'owa kolekcja. Jestem już w pierwszej rzeczy. Mam na sobie top w kolorze beżowym, jak widać. Mam go w rozmiarze S, a był on w cenie 79 zł. Jego skład to 87% poliestru, 13% elastanu. Ten materiał jest taki śliski i dosyć taki świecący. Mi na skład nie przeszkadza, no ale... Bo cringe czapa była. No ale już co do samego wyglądu topu. Co tu jest? Powiem wam, że ja takich topów zwykle nie noszę i średnio lubię, nie wiem, jakoś tak odzwyczaiłam się od nich, ale ten leży naprawdę bardzo dobrze. Mi się w nim podoba jego długość, że akurat u mnie on się odcina, w sensie po prostu kończy dokładnie na mojej talii i powoduje, że ta talia wygląda wężej. Zdziwiłam się, jak wybierałam rzeczy, że były do wyboru... Co myślicie, piszcie? XS, S i M. Siema, Pepega. Penepka. Kurde, jakiś maszynik, Pepega i Luj. Skupiają się na tych mniejszych rozmiarach. To 8 tych kosztowało? Po prostu trochę dziwne, że tak duża chyba tak, nie wiem. Ja patrzyłem. Tak duży sklep, no nie ma tej L-ki czy XL-ki. No ale ja zdecydowałam się dla siebie na rozmiar S. I powiem wam, że ogólnie leży bardzo dobrze i nie wymieniłabym go chyba na M-kę, ale nie było aż tak łatwo, żeby go ubrać. On mnie obciska i to tak... Konkretnie. No ja. Jak się to w ogóle zakłada? Mam, także zastanawiam się, czy. Jak się takie coś zakłada? Przez nogi chyba, nie? Czy. Loj. Dziewczyna by miała większy biust, a normalnie nosi właśnie tam S-ki czy nawet XS-ki, to po prostu w ten top by się zmieściła. Także miejcie na uwadze, że top jest naprawdę obcisły. trzeba rozpróć, potem zaszyć. Wersem dodała nitkę w dupę do zestawu i luj. Dzięki, Soszek. Za 20 miesięcy, dzięki bardzo. Pisz więcej na czacie, ok? Albo chociaż się witaj. Teraz się przywitałeś w subie, ale witaj się też jak nie kupujesz. W sensie co dzień. W sensie jak ja streamuję. Siema, taki dzięki. Mały detal, złoty, nie wiem jak to nazwać. Co to jest? To jest taka może ala mała broszka. Tylko że nie podoba mi się sposób jej przyszycia, bo jest po prostu przyszyta trzema takimi nitkami, które widać i jakby wolałabym, żeby tego logo tutaj nie było, ale to też jest... No do dupy to logo jest, też tak wygląda, jakiś taki szajs. Nie? ...te ubrania. Moja taka finalna opinia jest... Jakoś w do dupy miejscu, tak? Nie pasuje w tym miejscu jakoś. No nie, mogłoby być to gówno, ale gdzie indziej, najlepiej w śmieciach. Bo to wygląda jak gówno, to logo zapieprzone, no. Drugie ubranie i drugi raz logo jest skamem. Bez loga lepsze. No proste, że Chińczyk w dupę w fabryce lepiej uszył, a Wersow popsuła w tej Polsce. No nie wyrobię. No ja pierdzielę tą Wersow. Bardzo jak ten top leży. Ja tak jak mówię, takich topów nie noszę, a tutaj ubierając te jeansy... Wygląda jak komin na szyję? W sumie? Teraz będę przymierzyć coś, czego ja do końca nie rozumiem. No dla mnie to jest może tak odrobinkę już za dużo. Co to? No dobrze, przymierzyłam i zacznę może od ceny 169 zł. Znów do wyboru trzy rozmiary XS, S i M. Boba. Ja mam na sobie S-ki. Skład ale pasuje to do siebie. 10, gdyby nie to logo zapieprzone. Pełne 10 poliester. Ja nie wiem od czego mam zacząć, bo... Kurczę, nie wygląda zbyt dobrze, bo ten krój dresów jest bardzo dziwny. W sensie, ja na przykład jak noszę dresy, to noszę trochę wyżej, żeby one... No tak myślałem, że to powiem, no bo tak wyglądają, jakby były tak za nisko, nie? Niżej, żeby wystawały z nich te stringi. Moje nogi w tych dresach wyglądają... W ogóle, teraz się tak sobie pomyślałem, to jest trochę porypane, ale słuchaj. Takie ze stringami te dresy i wyobraź sobie, kto ogląda Wersow? Tupę 12-latki. Wyobraź sobie, że po ulicy idzie 12-latka w tych dresach ze stringami, tak o. No przecież to jest w dupę chore. 8-latki. Nie no, widzowie, idzie na mszę do kościoła dziecko w dresach. No i co ma zrobić ksiądz? To nie jego winie. Ja pierdziele, widzowie, kończę. Nie będzie przydłużonego, bo dostanę bana. Źle, a nawet powiedziałabym bardzo źle.
rozmiar S. Przepraszam, Twitch, szatan we mnie wstąpił. Ale w ramach wiary mogę tak mówić. Wziąłam ze wszystkiego S-ki. Ja mam 40 lat, normalnie chodzę w dresach wersów do roboty. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Rozumiem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Na budowę w dresach, Stefan, takie upieprzone w farbie do żaby. Bordę 5 zł. Sienka Sparta będzie dzisiaj nasza ulubiona testerka diet. Ona już chyba nie robi nic do internetu poza jakimiś gównowlogami. Także nie wiem, no pisze jej na Instagramie, wróć do testowania diet, bo się w dupę kończysz, no bo się nie da oglądać. Ach, te dresy ledwo co weszły. Dziękuję bardzo. Wiecie też przez co, że ten materiał ogólnie do dresów jest rozciągliwy, tak? Są to dresy, mają ściągacze i tak dalej. Ale te... Unusual? A nie wiem. Nie są rozciągliwe. To jest po prostu no bawełna, która no delikatnie się rozciąga, ale te paski są bardzo cienkie. I przez to, że jak ja próbowałam nałożyć dresy, no a mam... Co mam? Tylko jak to płaci. Daily Das może, no. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Makserek dał na golibordę 5 zł. Siema, witam czat i szefa, ja to się zawsze spóźnię. Jak coś Karate Kid z 84, to najlepszy film oglądałem z 10 razy, a płakałem z 30, polecam każdemu. To jest ten pierwszy? Jeżeli to jest ten pierwszy, to już widziałem. Dziękuję bardzo. Troszkę większe posiadki, to musiałam je przepchnąć trochę i... Nie było łatwo. Nie wiedziałem, że to jest takie stare. W tym miejscu, gdzie dresy się spoko rozciągają, bo mają ściągacz, tak te majtki, no nie. I powiem wam, że bałam się, że coś się z nimi stanie. A ogólnie takie bez sensu trochę, że dresy połączyli z tymi stringami. W sensie no... Nie wiem, trochę bez sensu dla mnie. Nie, niepraktyczne bardzo. Bałam się, że coś się z nimi stanie. Jakby po ubraniu ten... Można by osobno te rzeczy, osobno, a one są ze sobą połączone, wiecie o co chodzi. Powiedzmy, że dobrze wyglądają, chociaż no tutaj odstają i wydaje mi się, że jest to przez to, że jak je ubierałam, to one musiały być troszkę rozciągnięte i przez to one teraz nawet mnie nie opinają, więc nie. No i znowu bardzo popsuła. Plus dresów, od razu mówię, brak loga wersów. Tak dalej, będzie git. Nie, te dresy mają bardzo szerokie ściągacze na dole i bardzo mocno opinają mi tutaj kostki. Nie wiem, czy to dobrze, czy jest? Nie. Gdzie ja w dupę? Te dresy są troszkę luźniejsze, te ściągacze są, ale właśnie takie mniejsze i one wyglądają tak fajnie, trochę, a tutaj te dresy są... Dzięki Kubix za 4 miesiące. Siema, serce dla ciebie, oczywiście też. Na mnie na styk, jeżeli chodzi o długość. I no nie kupiłabym ich, po prostu nie kupiłabym. Też bym się kupił. Są. Chyba, że do malowania. Źle zrobione. Ale to mogę sobie tanie się kupić. W innej fryzurze, ale to zobaczycie na końcu dlaczego. Jeżeli film ci się podoba i chciałbyś oglądać mnie na bieżąco, być ze mną na bieżąco, to zasubskrybuj mój kanał. Możesz też odwiedzić mojego Instagrama, bo jestem tam z wami w kontakcie, jestem tam cały czas. No i materiału. 120 zł. 7%. Poliester i 13% elastan, także... Powiem tak, słuchaj, widzę z mojej opinii. Na niej wygląda to dobrze, bo ona też wygląda dobrze, ale ogólnie to wygląda jak gówno. Na poważnie. Według mnie tak jest. To wygląda dobrze na niej, ale wiesz, to ogólnie jest gównem to coś. I to za 120 zł, no. Ja nie wiem, jakie są ceny damskich rzeczy, bo już jest normalna cena w sumie, nie wiem. Mamy ten sam skład, co przy topie. I tak, jeżeli chodzi o jej materiał, to jest naprawdę bardzo fajny, bo sukienka jest komfortowa, do chodzenia, możemy jej usiąść, możemy zrobić wymach, można się schylić i nic Boba. Nie wyjdzie. Także to jest spoko. Ogólnie ta sukienka chyba podoba mi się najbardziej. Było logo? To nawet dobre miejsce, ale ogólnie i tak to jest do wypieprzenia, więc tak do dupy miejsce, więc wypieprzaj z tym logo. Jak przymierzyłam jak do tej pory, bardzo
podoba mi się i dekolt. Znów mamy tutaj tą przypinkę jako taki detal. Oba. Dekolt mi się bardzo podoba, jest dosyć spory. Tutaj mam znów rozmiar S i już wszystko poszło gładko, że tak powiem. Zależy od tego, co kto lubi, jakie sukienki kto lubi, bo to jest naprawdę cienki materiał, przylegający materiał, więc... Ja powiem szczerze, że... Każdą kurupi miętę yerbę polecam. Z takich materiałów głównie, bo kurupi, one po prostu każdą. Upinają mnie tak. Chyba każdą. Nie, jest, a... Nic się tutaj... Tupę, nie polecam tej z... A... Coś na A. Jak się to w dupę? Anyż, z anyżem nie polecam, jest do dupy. Nie ukryję, widać cały mój brzuch, łącznie z pępkiem, serio, no widać nawet gdzie mam pępek, nie wiem czy wy to zobaczycie w kamerze. No co ty gadasz, Draku, to jest dobry content, uspokój się. Widać w ogóle tą kreskę nawet na brzuchu, także ja bym tej sukience... Giga dobry content. ...zjeść czy coś, bo to jest krój, którym trzeba chodzić na spiętym brzuchu, na wciągniętym brzuchu, bo jak się go wypuści, to zaraz wszystko będzie widać i to będzie... Po prostu to będzie niekomfortowe, nie mówię... Czyli to jest ubranie do zdjęć na Instagrama, po prostu. Bo jakby czyli do dupy. Akceptujemy się i w ogóle self-love i w ogóle, ale po prostu uważam, że dla kobiety jest to niekomfortowe, kiedy widać wszystko. Ale ogólnie wyglądało bardzo mi się już podoba. Już lepiej Disa puścić? Ten ładny beżowy kolor. Nie mam się tutaj czego czepiać, jeżeli chodzi o jej wykonanie, to krój naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. Musiałabym mieć dzień, żeby ją na siebie wybrać. Śmiejesz się, że Wersofa na twoim streamie kategoria wiekowa 7-12? Słuchaj chłopie, ja to nawet bym się mógł Lego pobawić, a jest kategoria wiekowa 3. Myślisz, że mam 3 lata, ty durniu pieprzony? Czy ty masz ujemne IQ w dupę debilu? Wierzę, że ty się mieścisz w tej kategorii 7-12, albo jesteś poniżej, ty pieprzeńcu zapieprzony. Nie wyrobię z tobą. Aż dziwne, że udało ci to w dupę napisać. I mieć świadomość, że cały czas będę chodzić na spince. Ostatnią rzeczą jest body, był taki monogram i powiem wam, że... Oczywiście żartuję, się kocham cię, widzę. Jesteś super. Mam przepraszam. S, poniosło mnie. Nie, poniosło, ja kocham tego widza. Powiedzieć troszkę odnośnie cen. Uważam, że niektóre ubrania są naprawdę wyceniane, powiedzmy w porządku, normalnie, jak na takie sklepy influencerów, no ogólnie polską. Oczywiście produkty, cię kocham, przepraszam. Spoko, ale na przykład uważam, że to body 109 zł to jest no naprawdę sporo. Tak samo jak te dresy z tą imitacją bielizny. 169 zł to też jest sporo, ale ten top czy ta sukienka już uważam, że przyzwoicie. No ale już wracając do wody, to jego skład to 87% poliestru i 13% elastanu, czyli znów to samo. Nie pisz tak, Kapi, co ty piszesz? Wody mi się tutaj podoba i uważam, że jest naprawdę. Był stream z klocków Lego. Body, Boba. Ponieważ on jest fajnie rozciągliwy i to body było naprawdę bardzo łatwe do ubrania. Nie rozumiem do końca tych rozmiarów, bo tak jak wam mówiłam, ten top w rozmiarze S, czy dresy w rozmiarze S, były naprawdę malutkie. Tak? No nie wiem sam. Tych rozmiarów, bo tak tu jest Wersof napis, tak? Aha. Mówiłam. Czyli jakby nie było WRS, tylko powiedzmy takie kreski, prostokąty, to by kosztowało nie 109, a 50, tak? Ten top w rozmiarze S, czy dresy w rozmiarze S, były naprawdę malutkie. 30. Tutaj, jeżeli chodzi o sukienkę i... Nie, no ale też... Nie, no widzowie, ale też bez sensu, bo nie ma co się czepiać tak naprawdę. No jest hype, ona jest popularna. Wiadomo, że za logo się płaci w takich rzeczach. Także no luj z tym. Ale ogólnie nie opłaca się tego kupować. Jak ktoś jest chyba turbo fanem, jeżeli jeszcze tacy są, po tym jak została zniszczona. W porządku i nie zmieniłabym je na żaden inny rozmiar. Muszę tylko powiedzieć, że z przodu mi tutaj tak delikatnie to odstaje. No nie wiem, może tak miało być, a może to ze względu na to, że nie mam piersi. Ale nie przeszkadza mi to, w sensie powiem wam, że w tym body naprawdę sama bym chodziła, bardzo mi się podoba. I ten materiał, jeszcze pokażę wam tutaj plecy. Ten materiał jest taki, że tak naprawdę... Nie, uważam, no powiedziała to sama, więc miło, więc gladkę jednak.
sprawdzę, miło. Czy oni coś o tym nie pisali, bo ten materiał naprawdę jest trochę taki przypominający trójkąpielowy. No nie pisali, że też tak mi się wydaje. Było kąpanie się w basenie, ale ogólnie body jest normalnie zapinane na takie dwa zatrzaski między nogami, także spoko, ale nawet nie musiałam tego użyć, bo ubrałam to po prostu od dołu bez żadnego problemu. Także chyba to jest moja ulubiona rzecz, bo bardzo mi się też podoba ten dekolt, że on jest tak fajnie nisko osadzony. Szkoda, że te ramionczka nie mają regulacji, bo jednak to jest moim zdaniem... No nie wiem, ogólnie... To było najlepsze, ale też dlatego, że na niej to dobrze wyglądało chyba. A tak to dla przeciętnego człowieka to nic stąd nie jest dobrego. Idź do zwykłego sklepu i sobie kup coś. Nie marnuj pieniędzy. Element, tylko że to trochę dodaje takiego wyglądu bieliźnianego, więc może tak by chcieli uniknąć. Ogólnie, jeżeli co to jest psycho? Jakieś takie ubrania z takimi szelkami, to wolę jak mają regulacje, bo czasem te dekolty są na mnie za duże, ale w tym przypadku... Mam przed oczami, jak testerka diet w to wchodzi. O kurde, dobre by było. Jest naprawdę spoko, bo on jest bardzo nisko osadzony. Dymy. I to wygląda bardzo ładnie, niż jeżeli byłby o tak. Wtedy to body by mi się nie podobało, ale jak jest tak... Jakby tak wyglądało, to jak taka żonobija. Tylko białe musi być całe. Ale jak jest tak, to już jest tak sexy. Na udo by włożyła? Bardzo ładnie. No dobrze, więc nie wiem, czy by dała. Ogólnie to żałuję, że nie miałam więcej tych modeli, ale wiem, że jeszcze nie wszystkie są dostępne, tylko jest... Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!